5. Mitrze, drodzy Państwo, i przygotujcie się na hałas. Zwróćcie uwagę, otwarty lód bombowy. Wyobraźcie sobie pokład lotniskowca, który ma 120-150 metrów. Nie pamiętam, jakie są dane USS Hornet. I wyobraźcie sobie Państwo 16 maszyn stojących jedna za drugą na pokładzie tego lotniskowca. I co czuł pierwszy pilot? A pierwszy wystartował oczywiście dowódca. Lotniskowiec musiał się rozpędzić do odpowiedniej prędkości. Musiały być odpowiednie warunki. Chodzi mi tutaj o wiatr, po to, żeby ten samolot był w stanie wykorzystać ten pokład do startu, żeby nie spadł za pokładem, nie utonął i nie zamienił się momentalnie w okręt podwodny, tylko żeby bezpiecznie wystartował i poleciał nad Tokio. Korsarz wylądował. Za chwilę zobaczymy jego piękną sylwetkę tuż przed naszymi oczami. Zobaczą Państwo zarówno to olbrzymie śmigło, największe, jakie wtedy sprzedawali, a przy okazji charakterystycznie wyjęte skrzydła, które są zresztą skrzydłami składanymi. Bo podobnie jak Mitchell, to też był samolot wykorzystywany na lotniskowcach i aby tam zaoszczędzić przestrzeń, dobrze było właśnie wyposażyć samoloty, wyposażyć tę konstrukcję w możliwość składania ich skrzydeł. Chciałbym tylko dodać jeszcze do samolotu B-25, bo o tym nie wspomniałem, że one były na wyposażeniu również polskiego dywizjonu 305. One tam latały, pojawiły się na pewien czas jako wyposażenie tego dywizjonu. Także polscy piloci podczas II wojny światowej również spotkali się z samolotem B-25. Wczoraj zwróciliśmy uwagę na te smugi, które pozostawiają za sobą samoloty. Tutaj widzimy piękne dymy, które za sobą Mitchell rozpościera. Widzimy, że one tworzą piękne kształty. Ale to świadczy o tym, jak powietrze pracuje. Zwróćcie Państwo uwagę, że te dymy przemieszczają się zgodnie z kierunkiem wiatru.